Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adex, witam was w kolejnym filmie z gry For Story, jak zwykle ostatnio z For Classica, z serwera For Classic. Dzisiaj chciałem sobie przetestować jedną rzecz, mianowicie mam tutaj odłożone 250 łezek tak zwanych, czyli nie wiem, łzy bogini po prostu. No i generalnie z tych łezek lecą różne rzeczy. Tutaj możemy zobaczyć, co między innymi z takich łez leci. Między innymi leci ekstrakt dalszego istnienia, czyli tynki. Magiczny eliksir szczęścia razy 2. Formuła mistrza razy 2. Eliksir niewidzialności razy 1. Eliksir oczyszczenia razy 1. Przypadkowy eliksir przemiany. Zaproszenie do drugiej bitwy i wypowiedzenie wojny. Bitwy Narwashi czy Narwashi, nie wiem jak to się wymawia dokładnie. Więc mamy takie itemki tutaj do zdobycia. No i generalnie otworzymy sobie teraz taki, znaczy zrobimy sobie taki eksperyment. Pytanie teraz tak, czy bardziej opłaca się sprzedać 250 łezek u licytatora na przykład, czy bardziej opłaca się to otworzyć i ewentualnie sprzedawać rzeczy, które nam z tego dropną, bo to ludzie różnie robią, nie? Jedni sprzedają, drudzy otwierają. Jeśli chodzi o cenę łezek, to za cały stack, tutaj są stackami poogarniane, tak jak widać. Za cały, o tu kogoś fantazja poniosła, za 40 wystawił, to nie wiem czy mu ktoś to kupi. No ale może jak ktoś będzie bardzo dużo potrzebował, nie wiem, ciężko powiedzieć. No nieważne, generalnie najtańsza cena łzy bogini zaczyna się od 33, no nawet tutaj 32 srebra za sztukę, no nie? Czyli jeśli mamy na przykład tutaj gdzieś 250, to na przykład jest, o tutaj, nie? No to tutaj na przykład za 31, czyli nawet mniej, jest 7 golda 900 srebra, czyli wychodzi nam około 8 golda, tak w zaokrągleniu, wychodzi nam około 8 golda za stack 250 łezek. Nie pamiętam ile czasu dokładnie się to dropi, pewnie też zależy gdzie dropicie, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj się zajmiemy tym, że sobie to otworzymy. Może ja sobie pójdę tutaj, żeby mi tu nic nie biegało, nie skakało, nie przeszkadzało, to pójdziemy sobie do obozu naszego tutaj. Tylko że tutaj jakaś gildia, kurczę, ma teraz zebranie. No dobra, trudno. Myślałem, że to będzie pusto, ale mają zebranie, bo jest 20:30, za pół godziny zaczyna się wojna, więc oni teraz się tutaj, gildia Divine chyba się to tak wymawia, i Exalt się tutaj zbierają, widzę, bo na wojnę idą. No, także to sobie będą sobie tu chodzić, biegać, skakać, nieważne, my sobie tutaj idziemy do tej pani. No i tutaj u tej pani możemy sobie te łezki odpieczętować, nie? I ja sobie zacznę je otwierać. Albo nie? Nie, dobra, chyba jednak nie trzeba, tak. Kiedyś chyba było trzeba chodzić do mistyka, a teraz widzę, że chyba można po prostu otworzyć. No dobra, no to zaczynamy sobie otwierać. Sorry za mesa w tle, może wyłączę na szybko, o. Dobra. Zatrudnienie jako najemnik. No dobra, no możemy w sumie iść na tego najemnika, nie? Pójdziemy sobie na wojnę. Najwyżej. Nie wiem, czy coś będę nagrywał z tej wojny, czy nie, ale mogę pójść, zobaczyć. Dobra, otwieramy dalej. Zobaczymy sobie magiczny eliksir. Dobra, ja bym to szybko przeleciał. Mamy 240. Ale chyba wydaje mi się, że najlepiej to by było w ogóle to przyspieszyć. Tak mi się wydaje. Chyba, że ewentualnie bym przeklikał, ale to wtedy nie wiem, czy jest sens. Więc może ja to po prostu przyspieszę. Thank you.
No dobra, otworzyłem 250 łezek, zajęło mi to jakieś, nie wiem w sumie ile, 5 minut pewnie otwierania. Przy okazji w ogóle chciałem pozdrowić tutaj pana Jerzynowy Potwór. Pozdrawiam, jak będziesz oglądał. Generalnie można pisać w komentarzu, jak oglądasz. Generalnie zrobiłem obliczenia, już wszystko wiem co i jak. No i generalnie postaram się wam na ekranie to wyświetlić. Generalnie jeśli chodzi o te łezki, to tak jak mówiłem, że około tam 7 golda jeszcze możemy na szybko zobaczyć, bo już tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, łza. No 32, no nawet 8 golda w sumie, 32, bo za 32 sprzedają średnio. Z tego co widzę 31, tak 7-8 golda mniej więcej, nie? Powiedzmy plus minus 8 golda można z sprzedaży łezek wyciągnąć. No i teraz tak, ja otworzyłem 250 łez i udało mi się jakby ogarnąć tak, 38 ekstraktów dalszego istnienia, potem mamy 80 sztuk formuł mistrza, midropło, magiczny eliksir szczęścia, to jest tutaj on 67 sztuk, przypadkowy eliksir przemiany 98 sztuk, wypowiedzenie wojny Narwashi to jest tutaj sztuk 10, zaproszenie do drugiej bitwy sztuk 5, jeden eliksir niewidzialności i chyba tyle, a nie, jeszcze eliksir oczyszczenia. No i teraz generalnie jak się tutaj ceny plasują, no to jest tak, za ekstrakt dalszego istnienia mamy 38 sztuk, to jest 220 srebra za sztukę, wychodzi nam 8 golda, 436 srebra za te ekstrakty, które dropły. Za formułę mistrza mamy 80 sztuk, to jest po 1,5 srebra za sztukę na licytatorze chodzą, 120 srebra za to, więc dodajemy. Magiczny eliksir szczęścia to jest to, w sztukach 67 za sztukę jest 1 srebra tylko, więc one są bardzo tanie, więc 67 srebra za nie. Przypadkowy eliksir przemiany 98 to jest śmieć kompletny, to znaczy to jest, chodzi po jeden brąza, pewnie większość ludzi to wywala, bo to nie jest do niczego prawdopodobnie potrzebne, więc no na tym straciliśmy na pewno, no i całkiem sporo, bo 98 masz, więc dużo, także no na tym nic nie mamy. Potem mamy wypowiedzenie wojny Narwashi. Mamy 10 sztuk, 25 srebra za sztukę, to jest 250 srebra za to. Dalej mamy zaproszenie do drugiej bitwy. W ilości, słuchajcie, bo mam tu rozpisane 5 sztuk, czyli 20 srebra. Eliksir niewidzialności to jest, słuchajcie, 30 srebra za jeden, z tego co widzę, więc to tylko 30 srebra, bo tylko jeden dropnął. No i mamy też eliksir oczyszczenia, no i to też jest śmieć, nie? Więc mamy dwa śmiecie tak naprawdę, eliksir oczyszczenia i przypadkowy eliksir przemiany, to jest coś tam warte. I łączna cena za to, jak miałbym to sprzedać po cenach rynkowych, takich minimalnych, jak jest na licytatorze, wychodzi 8 golda, 923 srebra, więc teoretycznie 900 srebra jesteśmy na plusie. Ale pamiętajcie, że to jest właśnie ten czynnik teoretyczny, to znaczy, że to jest losowe, nie? Bo mógłbym otworzyć jeszcze raz 250 łezek, no i nie dostałbym 8 golda, 900 srebra, tylko bym dostał 7,5 golda na przykład. Także jest, no, taka jest sytuacja. Więc no, sami ocencie, dajcie znać, czy otwieracie, czy może sprzedajecie i dajcie znać, czy byście chcieli może jakiś opening innych skrzynek. Na przykład w daily loginach można już zdobyć fajne rzeczy, bo tutaj można zdobyć na przykład mounty, nie? Tymczasem ja uciekam, bo się zaczyna wojna, idę tam pomóc, pobiegam, zobaczę co i jak. Trzymajcie się do następnego, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę, cześć!